Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj przedostatni odcinek podcastu Biała Gwiazda pod lupą, a dzisiaj moim gościem jest dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej Grzegorz Wojtowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy sobie standardowo od mówienia spotkań ligowych, które Wisła rozegrała. Zaczniemy od tego meczu w Sosnowcu. Czy to jest takie spotkanie, po którym pan przez chwilę wierzył, że to wszystko będzie poukładane przez Radosława Sobolewskiego? Na pewno był to niezły mecz w wykonaniu Wisły, natomiast ja szczerze mówiąc nie wierzę w takie mity przełamania się, czy to dotyczy jakiegoś tam napastnika, który nie strzela bramek i w końcu szczeli i wszyscy myślą, że się przełamał i będzie dalej strzelał seryjnie. To samo dotyczy zespołów. No, tu liczy się po prostu powtarzalność, to, że się po jakiejś tam serii wygra jakiś jeden mecz, wiadomo, jakieś obciążenie psychiczne spada, natomiast jeśli to nie jest poparte naprawdę świetną formą, to takie mecze na przełamanie są dla mnie mitami. No i tak było też, jak się okazało w tym przypadku, nie było to żadne przełomowe spotkanie, po prostu w Sosnowcu Wisła zagrała w miarę dobry mecz. Podkreślmy też, że ze słabszym rywalem, który tydzień później przegrał z ostatnią w tabeli Sandecją 1-4, więc też to jak gdyby trochę ustawia nam hierarchię tego zwycięstwa, więc też nie przeceniałem tego meczu w wyniku, jaki tam padł. Rozumiem. No kibice uwierzyli, że będzie lepiej po prostu po tym spotkaniu. Teraz przejdziemy sobie do tego piątkowego spotkania z Górnikiem Łęczna. No, czy to, mówiąc brzydko, był taki strzał w twarz z takiego plaskacza dla kibiców? Znaczy, w pewnym sensie tak. No, to nie był jakiś tragiczny mecz w wykonaniu Wisły. To był, nie wiem, no, tak obiektywnie patrząc, to był taki jeden z ciekawiej zagranych przez Wisłę meczów. Może nie ciekawiej, no, ale no, trochę to był mecz, w którym Wisła naprawdę posiadała przez cały mecz ogromną dominację. Niewiele było takich spotkań, żeby ta dominacja Wisły w meczach u siebie była aż tak duża. Natomiast no, ten mecz pokazał też te wszystkie stare grzechy Wisły, które są, które tkwią w tej drużynie, w tym klubie wręcz, bo to trudno mówić nawet o tej drużynie od kilku lat już, co najmniej od dwóch. Wszystko się powtarza, te scenariusze tych meczów można na pamięć rozpisać. Dominacja Wisły, strata głupia bramki, potem jakiś lepszy okres, jakaś nadzieja, że coś się zmieni, wyrównanie, czy tam w innych meczach objęcie prowadzenia, potem znowu jakaś głupota popełniona przez zawodników, strata kontroli nad... Po prostu Wisła nie potrafi zamykać meczów, nie potrafi wygrywać ich na spokojnie i to się po prostu wszystko tu potwierdziło w tym spotkaniu, no a wynik był jaki był, no, może nie zasłużony, jeśli chodzi z przebiegu gry, bo uważam, że Wisła mimo wszystko nie zasłużyła na porażkę, ale liczy się to, co, jak mówił trener Sobolewski, to co jest na tablicy świetnej, ta najważniejsza statystyka była na korzyść Górnika, no i Wisła przegrała, no, mecz taki, którego nie miała prawa przegrać i który, no, może ją drogo kosztować w przyszłości. Jeden z kibiców pytał na Twitterze, jak pan ocenia pierwsze tygodnie pracy Radosława Sobolewskiego? Bo trochę tych spotkań już rozegrał. No, w miarę pozytywnie, no, znaczy wyników jakichś imponujących nie ma, więc też nie można powiedzieć, czy ta zmiana odmieniła zespół, że po prostu nagle drużyna zaczęła lepiej, dużo lepiej grać. Ja uważam, że zaczęła trochę lepiej grać, natomiast to się jeszcze nie przełożyło na wyniki, czyli ten impuls w postaci nowego trenera nie był aż tak duży, żeby Wisła zaczęła osiągać przyzwoite wyniki. No, mecze, które powinna wygrać, nie wygrała. Miała mecz do wygrania z ŁKS-em, miała mecz do wygrania z Brookbetem, nie zrobiła tego. Jedno zwycięstwo, remisy, teraz ta porażka z Łęczną. Na pewno drużyna się prezentuje lepiej pod względem fizycznym, motorycznym. Aha. Tutaj doszło do pewnych modyfikacji. Zresztą już jeszcze za trenera Jerzego Brzęczka dostrzeżono, że te przygotowania, że ten proces treningowy
nie był odpowiedni. Drużyna była według mnie i nie tylko według mnie, ale według, z tego co słyszałem, według badań przeprowadzanych trochę zajechana. To było wszystko zdecydowanie za mocno, te akcenty fizyczne były za mocne i po prostu trzeba było jakieś tam odbudowy, żeby drużyna złapała jakąś świeżość, szybkość, bo tego brakowało. No i tego się nie da też naprawić w ciągu tygodnia czy dwóch, więc trener Sobolewski razem z trenerem Dyją zmodyfikowali, zresztą sam o tym mówił, mikrocykle treningowe, inaczej są trochę obciążenia rozkładane i rzeczywiście no, ta drużyna prezentuje się lepiej, wyeliminowano jak gdyby te kontuzje mięśniowe, które wyleczono, które były, więc w zasadzie można powiedzieć, że od pierwszy raz w tym sezonie ta kadra Wisły jest po prostu zdrowa, praktycznie poza zawodnikami, którzy byli już wcześniej kontuzjowani, którzy w ogóle nie grali, jak Kuba Ondraszek czy Uryga, to w zasadzie wszyscy zawodnicy są mniej więcej gotowi do gry, nie wszyscy, bo tam uraz miał Gruszkowski, Sisse też nie jest do końca zdrowy, no ale w każdym razie trener ma już jak gdyby w czym wybierać, to już nie jest takie sztukowanie i wybieranie zawodników takich, po prostu ta lista chorych, kontuzjowanych piłkarzy nie jest już tak długa. Także no, tu jakiś postęp był. Myślę, że jest też trochę większy, lepiej taktycznie drużyna ustawiana. No ale mówię, no, to na razie jest za mało, żeby wygrywać, a kibiców interesują zwycięstwa, więc na razie no, tak oceniając, nie wiem, w skali szkolnej na 6, no to oceniłbym na pracę trenera Sobolewskiego na 3+. Łaskawie, bo kibice pewnie część przynajmniej takiej oceny by nie by stawiło. A gdzie ma Wisła największe problemy w momencie, kiedy prowadzi ją Radosław Sobolewski? Bo pamiętamy, jak mówił, że był odpowiedzialny za stałe fragmenty gry po bronie jeszcze u Jerzego Brzęczka. No to teraz to się raczej nie poprawiło, mimo że tam kilka spotkań już Wisła rozegrała. No nie poprawiło się, chyba nawet się pogorszyło, bo Wisła straciła parę bramek po stałych fragmentach gry. No tutaj Złęczną po wrzucie z autu, w meczu pucharowym z Puszczą po rzucie wolnym, więc dużo jest też zamieszania, bywa dużo po rzutach rożnych. Z ŁKS-em też padły bramki po stałych fragmentach gry, więc nie wiem, czy to jest też aż najważniejszy problem. Myślę, że Wisła ma ze wszystkim problemy. Dokładnie ze wszystkim. Nie ma ani jednej formacji, której można by było powiedzieć, że jest ok. Dotyczy to bramkarzy, dotyczy to obrony, która potrafiła zagrać mecze na zero z tyłu, no ale niewiele. No generalnie w każdym meczu popełnia katastrofalne błędy. Druga linia gra różnie, raz lepiej, raz gorzej. W ofensywie też to bywa różnie. No, generalnie strzela Wisła bramki. No, prawie chyba poza meczem z Niecieczy w każdym meczu zdobywała bramkę. I z Chojniczanką. Proszę? I z Chojniczanką. A ja mówię już o tym, okay, okresie trenera Sobolewskiego, że zdobywała bramki, więc coś tam w tej ofensywie funkcjonuje, no ale nie zdobywa też ich na tyle dużo, żeby wygrywać mecze. Także to jest problem cały złożony. Nie ma tak, że jest jakaś jedna formacja czy jeden element gry, który nie funkcjonuje. Ta drużyna generalnie nie funkcjonuje jako drużyna. Albo jeśli funkcjonuje, to tylko fragmentami, zbyt małymi, żeby wygrywać mecze. Gdyby ona funkcjonowała dobrze przez 70, 80 minut, 60 minut, czasem to pozwala wygrać mecz. Natomiast tu są takie po prostu straszne amplitudy w poziomie gry. Jest fatalna pierwsza połowa z pod Beskidziem, potem dużo lepsza druga połowa, tu dobra, może nawet momentami bardzo dobra połowa z Łęczną, pierwsza, druga już zdecydowanie gorsza. No po prostu w tej drużynie brakuje stabilności, powtarzalności. Rozumiem. Teraz przejdziemy sobie do omówienia poszczególnych graczy i ich występów. Zacznijmy od Josepha Koleja, bo pamiętam, przed sezonem
większość mówiła, że żeby zrobić awans, to Joseph Coley musi zostać, bo on tak będzie takim filarem tej defensywy. No na razie to wygląda dość słabo, jak on gra. Ja szczerze mówiąc, mam dość tego piłkarza, oglądania go i dla mnie, może to jest taka trochę niepopularna opinia będzie, ale ja zimą po prostu wystawiłbym go na listę transferową i starał się go sprzedać. Po prostu straciłem kompletnie zaufanie do tego piłkarza. To jest piłkarz, który zarabia naprawdę dużo, ma jakieś tam możliwości, bo widać, że jest w nim jakiś potencjał. Natomiast jest to tak nieodpowiedzialny zawodnik. Zawalił pierwszą bramkę w meczu z Podbeskidziem, zawalił gola na 2-1 w meczu z Łęczną. Po prostu ten zawodnik ma być liderem drużyny, ma być jej filarem, a nie obciążeniem. A na razie jest obciążeniem. Ja rozgrzeszyłbym za takie błędy, gdyby to zrobił Jeskrobański czy inny z młodych stoperów. Natomiast nie mogę rozgrzeszać za to zawodnika, który miał być właśnie filarem tej drużyny i po prostu ją ciągnąć. Albo kontuzje, albo słaba forma, albo błędy. Po prostu mam dość oglądania gry Josepha Coleya w Wiśle. Może on w innym klubie będzie grał wspaniale. Natomiast na dzisiaj nie wiem, może mi jeszcze przejdzie, ale jestem jeszcze trochę wściekły po tym, co zrobił w meczu z Górnikiem Łęczną, więc może zbyt ostro go traktuję, ale po prostu na razie dla mnie jest to zawodnik do wystawienia na listę transferową i pozbycia się jak najszybciej z klubu. A Dawid Szot to chyba trochę wyciągnięta z szafy przez Radosława Sobolewskiego z konieczności. Najpierw w meczu z Podbeskidziem, później całkiem niezłe spotkanie z Zagłębią Sosnowiec, no ale z Łęczną to już trochę zawalił przy tej bramce pierwszej. Ja zawalił pierwszą bramkę, potem to odrobił, bo strzelił gola na 1-1, czyli wyszedł na 0. No, został odkurzony no, niejako też trochę z konieczności, bo Gruszkowski ma kontuzję, nie może grać. Trener szuka kogoś, kto znaczy ustawia Bartosza Jarocha na lewej obronie, więc siłą rzeczy no, musiał postawić na Szota. Nie uważam, żeby akurat on był jakimś wielkim problemem Wisły w tych meczach. Zagrał solidnie na miarę swoich możliwości. Każdy z nas wie, że Dawid Szot nie będzie piłkarzem, którego Wisła sprzeda za miliony, który będzie reprezentantem Polski. No, gra jak potrafi, natomiast popełnia też błędy, ale nie były to jakieś złe jego występy. Myślę, że tutaj się trudno też do niego coś przyczepiać. A Kamil Broda, bo on wszedł do bramki w tym pucharowym spotkaniu z Puszczą. I kibice twierdzą, no, że raczej nie pomaga tak, żeby wyciągać jakieś takie setki czy coś w tym stylu, żeby wygrywać czy remisować w jakimkolwiek stopniu spotkania. Znaczy ja też, te opinie kibiców są rzeczywiście rozbieżne. No, najpierw była nagonka na Biegańskiego, że zawalił tam z UKS-em bramkę na 2-2, że potem jak Kamil Broda obronił dwa rzuty karne z Puszczą, to nagle miał być zbawcą Wisły. No, karne to są karne, zupełnie inaczej się, ja oceniam bramkarza nie przez to, czy broni karne, czy tylko jak broni w trakcie meczu. Nie uważam, żeby Kamil Broda był jakimś osłabieniem Wisły, ani też zbawieniem Wisły. Tak samo dotyczy to Biegańskiego, który nie grał ani może, nie grał poniżej poziomu zespołu, nie grał też powyżej jego poziomu. Także myślę, że Kamil Broda Mikołaj Biegański jest taki trochę lepszy w sytuacjach jeden na jeden, czasami potrafi to wybronić. Ma takie wyczucie, jak skrócić kąt, jak wyjść do zawodnika, nieźle broni na linii, gorzej gra nogami, źle wprowadza piłkę do gry, jest niepewny na przedpolu. Broda ma podobne atuty, też nie uważam, żeby cokolwiek zawalił w meczu z Łęczną. No, miał może jedno wybicie złe w aut piłki, tam jedno jakieś złe wprowadzenie, a poza tym, można się do niego przyczepić. Przy pierwszej bramce nie miał żadnych szans, przy drugiej raczej też. Zresztą nawet gdyby on tam uratował tą drużynę przed stratą bramki, to i tak byłby rzut karny dla Wisły, bo Coley zagrał ręką, więc
No może by obronił karnego, wtedy byłby bohaterem, ale, ale nie uważam, żeby tu był jakiś istotny problem. Czy generalnie Wisła podjęła bardzo złą decyzję w latem, jeśli chodzi o obsadę bramkarzy, bo po prostu sprowadzono, znaczy został Biegański, powrócił z wypożyczenia Broda, dwóch młodych, takich mało doświadczonych bramkarzy. Do tego ściągnięto nie wiadomo po co bramkarza z Garbarni, który siedzi na trybunach. Miał być to taki bardziej doświadczony bramkarz, no ale jak widać nie jest on w Wiśle do niczego potrzebny. No, po co ściągać bramkarza, który siedzi na trybunach, bo nawet się na ławkę nie łapie, więc zupełnie bez sensu decyzja. Według mnie trzeba było postawić na jednego z tych dwóch młodych, czyli na Brodę albo na Biegańskiego i ściągnąć jakiegoś naprawdę doświadczonego bramkarza, 30-letniego, ponad 30-letniego, który by przy okazji też mógł przekazywać doświadczenie temu młodszemu bramkarzowi. Jeden z tej dwójki młodych powinien iść na wypożyczenie i po prostu grać, ogrywać się, a tak taka trochę sztuczna rywalizacja jest między Brodą a Biegańskim. Myślę, że ta rywalizacja nie sprzyja ani jednemu, ani drugiemu, bo żaden z nich nie czuje się na tyle pewnie, żeby po prostu przełożyć to na swoje występy. No i taki, szczerze mówiąc, z tej obsady bramki wychodzi chaos, raz broni ten, raz ten, a myślę, że na tej pozycji ważna jest stabilizacja, a nie chaos i ciągłe żonglowanie zawodnikami. Dzisiaj jeden troszkę słabszy mecz zagra, no to jest już tu wśród kibiców jakiś tam szum, żeby bronił tamten, potem ten, który wchodzi, coś tam nie wybroni, no to nagle ten, co siedzi na ławce, jest lepszy, więc myślę, że to było nikomu niepotrzebne. Kibice jeszcze pytają o Artura Łaciaka, czy to jest odpowiednia osoba na stanowisku trenera bramkarzy? Nie wiem, no ja aż też tak nie oglądam zajęć, trudno mi też ocenić, jakim on jest trenerem. Artur Łaciak pracował w Wiśle wcześniej przez wiele lat i jakoś tam sobie radził. Byli bramkarze, których przygotowywał i byli w dobrej formie. Pracował w Wiśle Płock. Jest to doświadczony trener bramkarzy. Nie sądzę, żeby on był jakimś tam problemem w Wiśle, jeśli chodzi o dyspozycję bramkarzy. Jeden z kibiców pyta, czy Rodado idzie drogą Czuki, bo miał dobre wejście, a teraz nie ma gościa. Znaczy jest, ale tak, tego nie było. Idzie drogą Czuki. Pokazuje się, że po prostu trener Jerzy Brzęczek, który przez cały miesiąc obiecywał nam, znaczy sugerował, że sprowadzi jakiegoś super piłkarza, który doda jakości drużynie, po prostu się mylił w ocenie możliwości tego zawodnika i tyle. No, jest to taki piłkarz, który jakieś atuty tam posiada, jednak nie jest to żaden zawodnik, o którego warto było przez miesiąc walczyć, namawiać, nie wiem, łudzić kibiców, że przyjdzie tutaj zbawiciel. No, mecz z Górnikiem Łęczna był w jego wykonaniu na żenującym poziomie. Naprawdę nie wiem, jak on dotrwał do 90 minuty. Powinien być zmieniony znacznie wcześniej, bo po prostu nic nie grał. Wisła grała w dziesiątkę, po prostu żadnej korzyści z jego obecności na boisku nie było. Nie wiem, może na wiosnę jeszcze się jakoś tam odbuduje. No on lepiej się trochę prezentował w Sosnowcu, gdzie Wisła grała bardziej po ziemi, więcej takich podań dwójkowych akcji było. On się w tym lepiej czuje. W meczu z Łęczną jakoś tak chyba ten wynik narzucił, że wybierano więcej takich rozwiązań gry w powietrzu, więcej było wrzutek pole karne, gdzie on po prostu sobie kompletnie nie radził, no bo nie potrafi tego robić. Także nie wiem, no dla mnie to jest niewypał transferowy. Chłopak strzelił dwie bramki w dwóch przegranych meczach, potem jeszcze może jakąś tam asystę, jeszcze jedną w pucharze dołożył, ale no dwie bramki dla Górnika Łęczna strzelił wypożyczony z Wisły Hubert Sobol i to były bramki, które coś tej drużynie dawały. Gole Rodado w Wiśle nie dały. Te ligowe gole nie dały nic, więc kompletny transferowy niewypał pokazujący, że
Jerzy Brzęczek po prostu pomylił się, naciągnął klub na piłkarza, który nic nie wnosi do drużyny, który po prostu pobiera tylko pewnie wielką pensję, jest ogromnym obciążeniem finansowym dla klubu, a drużynie nic nie daje i wielki minus za ten transfer. Oczywiście to jest na razie krótki okres, kiedy on gra w Wiśle, może się jakoś tam na wiosnę odrodzi, ale na razie jest jak jest i oceniając ten transfer z dzisiejszej perspektywy, uważam, że jest to wielki niewypał. Dobro, skoro jesteśmy przy pieniądzach, to ostatnio Sławomir Peszko udzielił takiego wywiadu w Gazecie Krakowskiej i mówił, że Fernandez zarabia 120 tysięcy złotych. Wierzy pan w to, że może tyle Luis Fernandez co miesiąc skasować? Znaczy ja nie wiem, czy 120 tysięcy, natomiast wiem, że ma bardzo dobry kontrakt. Myślę, że na poziomie wyższych kontraktów w Ekstraklasie. Także ta kwota mnie nie zdziwiłaby, gdyby okazała się prawdziwa. Myślę, że zarabia na poziomie czołówki Ekstraklasy. Ale faktycznie on coś daje tej drużynie. Raz daje, raz nie daje. Widać, że on jest w tej chwili w niezłej formie, ale też nie zapominajmy o jego przewinach, tej czerwonej kartce. Był zawalonym przez to meczu z Głogowem. Od tego się może nie zaczęło całe nieszczęście, ale to był też taki moment, który dość ważny w tym sezonie. Nie grał potem z tego powodu w następnych meczach. Miał też mecze, gdzie po prostu też słabo prezentował się. Teraz widać, że fizycznie odżył. Chociaż też w meczu z Łęczną był chyba najlepszym piłkarzem na boisku. Harował naprawdę w pierwszej połowie. Ogromnie biegał, schodził do boku. Dużo dawał, zaliczył asystę przy golu. Więc ten występ jego oceniam pozytywnie. Z drugiej strony też, skoro tyle zarabia, to trzeba od niego wymagać i trzeba wymagać jeszcze więcej niż daje, więc nie tak całościowo to nie zadowala. Więcej oceniając już jego w tych ostatnich meczach, to uważam, że też lekko rozczarował. Choć ostatnie tam mecze dają jakąś nadzieję, że on po przepracowaniu zimy może być naprawdę gwiazdą ligi. Dobrze, to teraz wybiegnijmy trochę w przyszłość. I kogo według pana powinna Wisła ściągnąć? Na które pozycje brakuje dobrych piłkarzy? Lewa obrona? Jest tutaj dziura na lewej obronie. Gra prawonożny Jaroch, który myślę, że jednak lepiej by się czuł na prawej obronie. Zobaczymy, ja nie wiem, czy Wisła nie pójdzie zimą jednak w kierunku gry trzema obrońcami, czyli tutaj wtedy bardziej by trzeba było pomyśleć o jakimś takim lewym wahadłowym, a nie lewym obrońcy, czyli o zawodniku, który mógłby się sprawdzić na pozycji wahadłowego. Wachowiak, Niewiadomski raczej tego nie zabezpieczają. Wachowiak miał może niezłe momenty na początku sezonu, teraz coraz gorzej. Miał problemy zdrowotne, przeszedł COVID, który się tam odbił trochę negatywnie na jego dyspozycji fizycznej, więc też troszkę go można tutaj usprawiedliwić, ale czy jest to piłkarz, który ma odpowiednią klasę, żeby grać w Wiśle? Nie wiem, myślę, że bardziej by mu rola jakiegoś rezerwowego dublera pasowała, natomiast na tej pozycji ktoś lepszy powinien być. Ja oczywiście mówiłem o sprzedaży Koleja, gdyby tego doszło, chociaż nie wiem, czy dojdzie, to przydałby się wtedy jeszcze może jakiś stoper taki do trójki, do grania trójką obrońców. Jeśli oczywiście ten pomysł będzie forsowany, a myślę, że może być. To wszystko zależy też od koncepcji trenera. Jeśli on będzie szedł w ustawienie na przykład czterema obrońcami, to skrzydłowy jakiś jest konieczny do pozyskania. Ja bym też widział jakiegoś zawodnika w środku pola, który
by zastąpił Baszę, bo na razie to jest też zawodnik, który jest ogromnym rozczarowaniem i też jeśli miałbym szukać jakichś współwinnych tej porażki z Łęczną, to był to on, który po prostu trener też za późno go zmienił. Doszło do tej sytuacji, że złapał żółtą kartkę, nie mógł potem już kompletnie, nie bał się w ogóle przerywać jakieś akcje rywala, bo byłaby z tego czerwona kartka, były ostrzeżenia, bo takie podobne akcje, po których padła druga bramka, były bodaj dwie jeszcze, gdzie on odpuszczał po prostu podjęcie interwencji. Przy tej bramkowej akcji też przegrał główkę w środku pola, już w polu karnym po powrocie. Więc tu na pewno potrzeba jest więcej jakości, no chyba że Basza, nie wiem, po przepracowaniu zimy jeszcze złapie jakiś taki ostatni swój, jak to się mówi, łabędzi śpiew i na te pół roku wróci do takiej dyspozycji swojej optymalnej i wtedy by może mógł coś pomóc drużynie. No wszystko będzie zależało też od środków finansowych. Okno transferowe w zimie jest bardzo trudne. Trudno namówić piłkarzy, nie ma za wielu wolnych piłkarzy, bo piłkarze mają tak kontrakty skonstruowane, że zazwyczaj kończą im się w czerwcu, więc tu bardziej by wchodziły jakieś wypożyczenia, ewentualnie piłkarze z rynków, których grają systemem wiosna-jesień, więc tam można coś szukać. Nie wiem, czy w Polsce by się coś udało znaleźć. No, poza tym sytuacja nawet nie tyle finansowa, ile sportowa Wisły, nie zachęca. No, gdyby Wisła była w czubie tabeli, miała realne te szanse na awans, to wówczas można naprawdę niezłych piłkarzy zachęcić. No, 3 miesiące przelecą, wejdziemy do ekstraklasy, od czerwca jesteśmy klubem ekstraklasy. No, możesz nam pomóc w awansie i grasz w ekstraklasie. Natomiast tutaj namówić piłkarza, dobra, przyjdź do nas, ale jak się popatrzy na tabelę, szanse na was są takie, jakie są i w tej chwili mało realny jest awans Wisły, więc trudno jakiegoś obiecującego i ambitnego piłkarza skusić na taki projekt, no bo czekałby go jeszcze następny sezon w pierwszej lidze, więc tutaj już pole manewru jest dość mocno ograniczone, pomijając już kwestie jakieś finansowe, no nie nastawiałbym się na jakieś duże zmiany w kadrze. Zresztą trener Sobolewski mówił, że ma obiecane dwa wzmocnienia na wzmocnienia, no dwa, że pozyska dwóch piłk. Obiecano mu, że w zimie będą środki, znaczy pewnie na kontrakty, żeby pozyskać jakichś dwóch piłkarzy. No myślę, że może to się zwiększyć, jeśli będą jakieś odejścia. No, na pewno bym się zastanawiał w zimie nad sprzedażą Mikołaja Biekańskiego, bo po prostu jest to jakiś tam zawodnik o jakiejś tam wartości, do którego ktoś może by się skusił. Natomiast mówię, ten układ z dwoma takimi młodymi bramkarzami jest niespecjalnie zdrowy, więc tutaj bym poszukał jakiegoś rozwiązania. No, może jeszcze kogoś by się udało sprzedać. Właśnie mam też na myśli Koleja, który mimo wszystko jakąś tam wartość prezentuje, bo jest jeszcze w miarę młody zawodnik i wtedy jakieś środki by się znalazły na to, żeby pozyskać dwóch, trzech piłkarzy, którzy by wnieśli więcej do tej drużyny, byli jej bardziej potrzebni. Przechodzimy do tego tematu, który najbardziej grzeje kibiców, że tak powiem, czyli do tych rzekomych zmian właścicielskich. Pan wierzy w to, że do końca roku może się coś zmienić w tych strukturach Wisły Kraków? No, coraz mniej w to wierzę. Nie wiem, według mnie nic. Moje jakieś tam ostatnie informacje są z czwartku, z piątku. Nic się w tej sprawie specjalnie nie ruszyło. Są jakieś zainteresowane podmioty, które otrzymały z klubu dokumentację finansową, przeglądają to, analizują, na ile to są odpowiedzialne podmioty, na ile realnie myślą o wejściu do Wisły. Nie wiem. Sprawa z Wojciechem Kwietniem też nie dokonał się tutaj żaden jakiś istotny postęp. Są tam jakieś kontakty, rozmowy, ale nic konkretnego chyba nie było od
dwóch tygodni tam w Zakopanem było jakieś takie krótkie spotkanie, ale to zupełnie kurtuazyjne i bez żadnej merytorycznej rozmowy prezesa Nowaka z Wojciechem Kwietniem. Potem on był na meczu w Barcelonie z Bayernem. Nie wiem, czy potem coś, może w trakcie meczu z Łęczną jakieś tam rozmowy były, ale też nie sądzę, żeby one miały merytoryczny charakter, więc z drugiej strony no, wygląda na to, że obecni właściciele naprawdę mają już dość tego klubu, tego biznesu i gdyby tylko ktokolwiek w miarę rozsądny i wiarygodny się pojawił, to natychmiast by się swoich udziałów pozbyli i zrzucili jak gdyby ten garb ze swoich pleców, bo myślę, że dla nich to już jest, prowadzenie Wisły jest już tak ogromnym obciążeniem psychicznym, a także też i finansowym, że po prostu oni tylko marzą o tym, żeby ktoś przyszedł i ich wyręczył w tym dziele prowadzenia Wisły, odbudowy Wisły, no ale boję się, że, znaczy boję się, no mam wrażenie, że są na razie jeszcze na Wisłę skazani, będą musieli chyba sięgnąć znowu do kieszeni, o ile ich jeszcze na to stać, żeby jakieś tam dziury budżetowe wyrównać, zasypać. Może się coś uda, no ale ja specjalnie nie wierzę w to, że to się stanie szybko. A czego możemy się spodziewać po Jarosławie Królewskim, bo tak zbliża się ten termin, gdzie on zapowiadał, że wiele się wyjaśni? Nie wiem, no może ma jakąś wiedzę i na ten temat no widać, że już że Jarosław Królewski szykuje się raczej do wycofania z klubu, z Wisły, może nawet najszybciej z tego grona i tyle. No. Może, nie wiem, nie wykluczam sytuacji, że do tej Wisły ktoś wejdzie jednak właśnie między innymi za Jarosława Królewskiego. No, ja myślę, że on przedstawi jakąś, tak jak obiecał, swoją, nie wiem, diagnozę tego, co się dzieje w klubie, jakieś takie rozliczenie, rachunek sumienia. On de facto, można powiedzieć, że się z tej Wisły jak gdyby wycofał, bo zrezygnował z bycia w Radzie Nadzorczej klubu. W zasadzie nie uczestniczy w żadnym bieżącym zarządzaniu klubem. Bardzo często przybywa za granicą. Zresztą generalnie jego wpływ na decyzje, strategiczne decyzje w klubie przez te lata nie był duży, także ja tu bym jakoś go nie potępiał za to, że w jakim stanie jest Wisła. Jemu się chyba najwięcej obrywało tylko dlatego, że po prostu był aktywny, próbował jakoś wychodzić do kibiców, raz lepiej, raz gorzej. Czasem to były jakieś takie wpadki medialne, no ale generalnie na jakiś kontakt z tymi kibicami próbował zachowywać i trzymał tą łączność, co jak się okazało było dla niego zgubne, no bo potem cała złość się w dużej mierze na niego przelała w pewnym momencie. Dlatego myślę, że psychicznie też nie za bardzo sobie już z tym radził. Myślę, że dojrzał do tego, że nie ma na Wisłę większego wpływu. Nie jest też w stanie tej Wiśle na tyle pomóc, na ile mu się wydawało, że może. No, wszystko, co robią, na razie nie wychodzi pod względem sportowym, więc myślę, że on chyba rzeczywiście, nawet jeśli zostanie dalej udziałowcem Wisły, to bardziej z przymusu, znaczy nie z przymusu, ale że nie będzie miał innego wyjścia. Natomiast w tej chwili myślę, że jego wpływ na to, co dzieje się w klubie, jest bardzo, bardzo mały, by rzec prawie żaden. I ostatnie pytanie. Czy wierzy pan w to, że jeżeli nic się nie rozwiąże w tym układzie właścicielskim, który jest, to Wiśle grozi upadek? No bo ta dziura budżetowa się zwiększyła. Nie wiem. Myślę, że Wiśle na razie jeszcze upadek nie grozi, że po prostu no jeszcze tych właścicieli, którzy są, to po prostu nie dopuszczą do tego, bo przede wszystkim oni by byli bardzo stratni na tym, bo upadek klubu by doprowadził do tego, że straciliby wszystko, w co Wisła może nie tyle zainwestowali, no w jakiś sposób zainwestowali, no bo sporo pieniędzy pożyczyli, więc
oni by te pieniądze stracili. Natomiast no myślę, że aż takiego zagrożenia nie ma, że jednak oni to jakoś załatają. No może nie będzie, może trzeba będzie się pozbyć większej liczby piłkarzy i tych najbardziej najlepszych, takich najdrożej opłacanych, ale mimo wszystko aż tak czarnego scenariusza nie widzę, nie widziałbym, żeby doszło do upadku Wisły. Może być taka sytuacja, że rzeczywiście ta drużyna nie tyle będzie wzmocniona, ile jeszcze mocno osłabiona na wiosnę, ale w jakiś tam sposób do rozgrywek przystąpi i będzie klub funkcjonował na pewno do końca sezonu. Myślę, że oni sobie by na to jednak nie chcieli pozwolić, żeby byli grabarzami Wisły, uratowali w pewnym sensie Wisłę w 2018 roku, gdy było naprawdę tragicznie. Teraz aż tak tragicznie nie jest i myślę, że taki scenariusz raczej nie wchodzi w grę. To jeszcze dopytam, bo a propos tej dziury budżetowej i tego, że to się wszystko zwiększa, czy ma pan jakąś wiedzę, żeby Wisła zalegała z pensjami piłkarzom? Nie słyszałem o tym, żeby Wisła zalegała piłkarzom. W tej chwili no, procedury są takie, że dość rygorystyczne. No, piłkarzom nie można, jeśli piłkarz przez 2 miesiące nie dostaje pensji, może rozwiązać kontrakt z winy klubu, więc to są bardzo takie krótkie okresy, gdy można nie płacić, to już nie jest sytuacja taka. Kiedyś było 3 miesiące, Wiśle bywały poślizgi kilkumiesięczne. Ja nie sądzę, żeby tu były jakieś naprawdę, jeśli są jakieś poślizgi, to naprawdę nieistotne z punktu widzenia finansów piłkarza. Nie wiem, nie słyszałem o tym, żeby były jakieś zaległości wobec piłkarzy. Może ktoś ma lepszą wiedzę na ten temat. Ja próbowałem tam nawet coś dopytać w tym względzie, ale nie. Te osoby, o które pytałem, to nie potwierdzały tego. Może kłamały, może nie wiem, ale po prostu nie słyszałem takich informacji. Dziękuję bardzo za rozmowę. To wszystko w tym odcinku podcastu. Ja już zapraszam na następny, ostatni w tym roku, gdzie gościem będzie Bartosz Karcz i podsumujemy sobie wszystkie rozgrywki wykonane Wisły Kraków. A dzisiaj moim gościem był Grzegorz Wojtowicz, dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.